Na internetowej stronie suwalskiego samorządu trwa głosowanie, którego efektem będzie wybór nazwy dla powstającego systemu roweru miejskiego. W odpowiedzi na ogłoszony przez prezydenta miasta konkurs wpłynęły setki propozycji. Ponieważ propozycji był ogrom, zostały one wstępnie przeselekcjonowane, wyjaśnia ratusz. Ostatecznie z 336 propozycji wybrano 30, które umieszczono na liście finałowej. Tym razem jednak sondaż przeprowadzany jest nieco inaczej niż zazwyczaj. Aby zagłosować, należy na stronie internetowej sądy wpisać numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer otrzymamy SMS-a z kodem liczbowym umożliwiającym przesłanie głosu do systemu. Zmiana podyktowana była złym doświadczeniem wyniesionym z głosowania nad logotypem jubileuszu 300-lecia miasta. Okazało się, że w sądzie głosy na jeden z projektów generował i wysyłał automat. Stosowane teraz rozwiązanie ma zapobiec tego rodzaju oszustwom. Więcej, tym razem z jednego numeru telefonu można wysłać głos tylko raz.